16 вересня у Дзвенячці, що на Тернопільщині, вірні, юбілеуш 200-леття уродин святого Зигмунта Щенсного Фалінського і посвячення одновіного костюла в Дзвенячці. 16 września wierni i duchowni licznie zgromadzili się w Dzwiniaczce w obwodzie tarnopolskim, aby upamiętnić 200. rocznicę urodzin świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ku czci świętego biskupa odrestaurowano kościół w Dzwiniaczce, w którym święty Zygmunt Szczęsny służył przez ostatnie 12 lat swojego życia. Obchodom rocznicy przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem Witalijem Skomarowskim, ordynariuszem diecezji łódzkiej, emerytowanym biskupem Marianem Buczkiem, księżmi z zakonnicami wiernymi z Ukrainy i Polski. O godzinie 11 rozpoczęła się modlitwa dziękczynna za życie i posługę świętego Zygmunta Szczęsnego, przygotowana przez siostry franciszkanki rodziny Maryi. Przywołując wstawiennictwo swego założyciela, siostry modlili się szczególnie za cierpiących z powodu rosyjskiej agresji, prosząc o zwycięstwo, pokój i Boże błogosławieństwo dla Ukrainy. Po mszy świętej były słowa podziękowania metropolity lwowskiego skierowane do osób, które przyczyniły się do odbudowy kościoła Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dzwiniaczce. Mianowicie arcybiskup podziękował siostrze Marii Janinie Kirsten, byłej matce generalnej sióstr franciszkanek rodziny Maryi, za inicjatywę, wytrwałość i pomoc finansową, a także księdzu Jackowi Walikurze i księdzu Markowi Hulykowi, którzy pracowali bezpośrednio z robotnikami, malarzami, artystami i wiernymi Dzwiniaczki przy odbudowie kościoła. І читав його на Майдані, що перед водяними ворітьми від Господові великому Богові. Бог свідок. Ми не шукали слави в людей. Жертва стала угодною Богу Отцу Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву. Бери і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане. Дякую Франциском, нашим єпископом Мечиславом, присутнім тут єпископом Віталієм. Medale takie czerwone. To myślałem dla Jacka i dla Marka, a teraz jeszcze jest... A ojciec? A ojciec jak ma na imię? Otec i Syn i Święty Duch. Amen. Jedna skóra, to jest dzisiejsza. Tak. A druga już na chórze, tak? Jest tutaj. Było już przed wejściem do kościoła, kiedy pan... Może ja powiem. Вибачте за ті слова, може в мене не бути такі збудовані, такі підготовлені, але багато зрушень і багато слів таких зворушень. О тих зрушеннях хочу сказати, що вони вже ще доконали перед кościołem, коли... Starszy pan chodził do kościoła i płakał, bo tutaj był chrzczony. Про ті зворушення можу вже сказати, коли я помітила, коли старший чоловік, підходячи до храму, сказав, що має брудні чоботи, що він наскільки має таку пошану, що не може зайти до цього храму. Czy na to wychodzimy, czy jeszcze z zakresu?